Witam bardzo serdecznie, Kuba Maj. Rozmawiam z Abelardem Gizą, jednym z najpopularniejszych polskich stand-upowców. Witam cię, Abelard. Cześć, witam serdecznie wszystkich, pozdrawiam. No i tyle. Abelard, chciałbym ciebie zapytać na samym początku o w ogóle twój program Protetus Vulgaris. To bardzo taki trochę prowokujący. Czemu nazwa twojego programu ma taki przedrostek łaciński? Znaczy ona nazywa się Proteus Vulgaris. To tak, może nie Protetus, tylko Proteus. No wiesz co, ta nazwa jest, kurczę, ona, bo właśnie nie lubię jej wytłumaczać, bo mam wrażenie, że jeżeli ktoś kogoś zaciekawi, kogoś na sekundę zatrzyma i ten ktoś pomyśli, co to jest, o co chodzi, po co to, to sobie wejdzie w słownik, tam jest dość prosto się dostać, bo to wystarczy w Google wpisać i nagle dowiadujesz się, co to jest za sformułowanie, co ono oznacza, a jak sobie to połączyć ze mną, czy z tym, co robię. No to już myślę, że każdy powinien znaleźć swój sposób. Ja znalazłem przynajmniej 3 jakieś takie połączenia i nie do końca chcę je zdradzać, bo jeżeli to nikomu nic nie mówi, to też nie ma co się siłować na jakieś tłumaczenie. Ale mogę zapytać ciebie o to, czy to będzie totalna jazda bez trzymanki? No nie wiem, ja się już tak nie nastawiam, wiesz co, bo ja nie lubię takiego nadmuchiwania dookoła tego, tam, co to będzie. Znaczy po prostu wchodzę na scenę, gadam sobie od siebie różne rzeczy. I raczej to nie jest jakaś jazda bez trzymanki, jakieś hardcore, w ogóle straszne zło i tak dalej. Nie, no jakby też trochę chyba już osiadłem sobie w tym. Myślę, że głównie media, no akurat jesteś z mediów, więc, ale media właśnie lubią wielkie nagłówki, wielkie, wiesz, pieczątki, że wulgarnie, ostro, grubo, o Jezu, jak będzie bez trzymanki. A ja po prostu myślę sobie, że wszyscy ci, którzy przychodzą na moje występy, już chyba się wiedzą, czego się można spodziewać. Poza tym też no, wychodzą i nie piszą potem w jakichś opiniach czy w jakichś komentarzach: Jezu, jak pojechał, co to było, oja. Po prostu mam wrażenie, że się dobrze bawią, przynajmniej z tego, co sobie czytam i słucham potem po występach. No i to jest przede wszystkim najważniejsze, żeby się dobrze bawili, a jeżeli potrafią, czy jeżeli chcą coś tam z tego jeszcze wyciągnąć, to już druga sprawa, ale żeby to był jakiś strasznie hardkorowy materiał, to nie, absolutnie. Ale stand-up to jest chyba jedna z najtrudniejszych form kabaretowych. To jest pod tym względem trudne, że tutaj trzeba już takiej szczegółowej formy, umiejętności złapania kontaktu z publicznością, z widzami, umiejętność, jakby to określić, to trzeba też znać życie, bo ja zauważyłem często, że stand-upy dotyczą właśnie takiego odwrócenia negatywnych problemów na bardzo zabawne, sympatycznie przedstawione, wykreowane historie. One są czasami śmieszne nie dlatego, że są pozytywnie pokazane, tylko właśnie, że widzisz, jak człowiek, który o tym opowiada, co mu się wydarzyło wczoraj, właśnie został zniszczony tym czymś, jak został właśnie udupiony, albo jak ma złą emocję, jest wkurzony, ale ciebie to bawi, bo wiesz, że on to opowiada już z dystansu i robi to na śmiesznie, no bo w tym tkwi siła jakby tych opowieści. To też jest, wolę nazywać to formą komediową bardziej niż kabaretową, bo jednak kabaret od stand-upu jednak się różni i już nie chcę się wchodzić w te szczegóły, no kto oglądał obie te formy, to wie, o co mi chodzi. Stand-up przede wszystkim, i to jest w nim najważniejsze, on musi być naturalny i autentyczny. To znaczy, jeżeli przeklinasz, to też będziesz przeklinał na scenie. Jeżeli jesteś człowiekiem, który jest spokojny i nieśmiały, to ta spokojność i jakaś nieśmiałość będzie też z ciebie bić ze sceny. Kiedy coś ci się wydarzyło złego, albo głupiego, albo strasznego, to po prostu też to przerzucasz przez siebie i to, kim jesteś, jaki jesteś, tak samo emanujesz sobą na ludzi. I chyba to jest najważniejsze. Raz to może być właśnie bardzo ostre, raz może być bardzo abstrakcyjne, raz może być o czymś smutnym i też nie ma problemu, bo to stand-up też jest takim gatunkiem, który nie musi być non-stop śmieszny. To jeżeli jest godzina programu i przez kilka minut będzie cisza i ludzie pomyślą sobie, aha, o kurczę, albo o Jezu, naprawdę, będą różne emocje, to już jest fajnie, żeby w tę podróż stand-upową zabrać ludzi i wciągnąć ich w swój świat, a w tym świecie mogą się dziać, jak w każdym naszym świecie, różne rzeczy i mogą być wprowadzone różne emocje. To jest w nim właśnie najfajniejsze. Wczoraj w jednej z telewizji mieliśmy okazję zaobserwować taką formę, która już od wielu lat istnieje, jednak w Polsce ona chyba dopiero raczkuje w takim mainstreamie, mówimy tu o roaście. Wulgarny, ostry, ale przede wszystkim jest to chyba sztuka, jak mocno człowiek posiada dystans do samego siebie, prawda?
Tak, ja myślę, że w ogóle roasty, cokolwiek by o nich nie mówić, bo mogą być lepsze i gorsze, mogą być ostrzejsze i mniej ostre. To już każdy ma swoją granicę, każdy odczuwa, że to było wulgarne, albo to było lekkie, no, dopiero potem przywalał. Więc jakby każdy ma swoje podejście, ale roasty moim zdaniem są absolutnie potrzebne w naszym społeczeństwie. I te takie oficjalne, właśnie mainstreamowe, jak wczorajsze Kuby Wojewódzkiego, i te takie właśnie bardziej... no, netowe, tak, pojawiające się w sieci, kilka osób już, między innymi ja też miałem przyjemność być zroastowanym. To jest o tyle fajne i potrzebne, że fajnie wytyka wady, wytyka jakieś takie cechy, nad którymi możemy popracować, możemy jeszcze poczuć, że jeżeli 6 osób czy 7, nie mówię tylko o tym, że wyglądam jak, prawda, uchodźca czy coś, ale jeżeli może mi wytknąć jakąś moją wadę, jakąś ułomność w charakterze, czy coś, w czym jestem niefajny, i to podkreślą, no to ja sobie to usłyszę żart, który pada na ten temat, i wiem, że ten żart, okej, jest śmiesznie, fajnie, ale gdzieś tam jest ziarenko prawdy. Kiedy usłyszymy sobie kilka takich, wiesz, cierpkich słów, nawet obliczonych w żart, to fajnie robi, bo po takim roście możesz sobie zejść i powiedzieć, kurczę, no może faktycznie powinienem nad czymś jeszcze popracować. I myślę sobie, że Kuba, no to było nagranie, więc to nie było wczoraj, ale już kilka dni temu, ale po takim roście myślę, że też miał jakieś jedno czy dwa, a może więcej przemyśleń na temat siebie, swojej pracy i swojej pozycji w tym całym świecie. A porozmawiajmy teraz trochę o cechach Polaków. Jakie cechy Polaków najbardziej tobie się podobają? Wiesz co, ja nie lubię takiego uogólniania, jakie jest poczucie humoru Polaków, co mi się w Polakach podoba. Oczywiście wiem, że jest jakaś w naszej zbiorowości kilka takich elementów, które nazywamy takie polskie, że jest odważne, albo wiesz, jak jest jakiś problem, to się zjednoczymy i coś zrobimy i tak dalej, ale mam wrażenie, że jest 38 milionów osób tutaj. I każdy jest trochę inny, i jedni się jednoczą, jedni się nie jednoczą, jedni są, zacietrzewieni, a inni nie. Jedni, nie można mówić, że wszyscy się na siebie, nie wiem, wściekają, albo chcą się okraść nawzajem, albo jakby, wiesz, no, ty jesteś taki, ja jestem taki, ktoś jeszcze inny może być zupełnie pokręcony w inną stronę. Podoba mi się u ludzi po prostu, kiedy potrafią złapać do siebie dystans, kiedy potrafią być bardziej otwarci, kiedy chcą zgłębiać wiedzę, której brak powoduje czasami jakąś agresję czy nienawiść wobec innych. To lubię u ludzi, ale żeby mówić o Polakach, no lubię to u Szwedów, u Polaków, u Marokańczyków i u wszystkich tak naprawdę. A porozmawiajmy teraz o tym... co rzadko pytają cię w wywiadach, o tym, że jesteś reżyserem filmowym. Nakręciłeś do tej pory 4 świetne, niezależne filmy o świetnych dialogach. To jest właśnie atut twoich filmów. Co byś chciał powiedzieć o swoich filmach, Abelard? Powiem ci właśnie, że to jest taka moja pięta Achillesowa, dlatego chyba nie było w żadnej rozmowie tego tematu, bo ja nie bardzo lubię swoje filmy. Ja się bardzo nimi cieszę, kiedy je robię, kiedy powstają, kiedy wiesz, wsadam całego siebie w ich produkcję, no ale z filmem jest tak, że nie mam na niego potem wpływu już. Jeżeli i tak idziesz na jakieś kompromisy, kręcąc film, potem montując film, to są kolejne kompromisy i na samym końcu wychodzi coś, co jest trochę inne niż to, co miałeś w głowie przed napisaniem scenariusza. I przynajmniej tak to wygląda z moimi produkcjami, bo ja je robię jak w gorącej wodzie kąpany jestem, wtedy działam dość szybko i budżet jest zawsze nieduży, więc to też wymaga jakichś tam poświęceń. I tak jak w stand-upie ja mogę coś zmienić z wczoraj na dzisiaj, mogę poprawić jakiś tekst, mogę coś zmienić, mogę coś dodać, mogę coś wrzucić, tam już, wiesz, jest taka zastała forma i... Kiedy nie masz warsztatu, kiedy nie jesteś na tyle sprawnym czy reżyserem, czy właśnie scenarzystą, to bardzo ciężko potem to jakoś ulepszyć czy poprawić. Ja mam duży dystans do swoich filmów i to jest taki... Jeżeli ktoś się do nich dokopie, gdzieś tam obejrzy, to może pomyśleć sobie, że to co mówisz, to albo wskazuje na to, że ci się podobało i podobają i ty jesteś dziwny, albo ich nie widziałeś, to może nawet lepiej. Oczywiście się śmieję, ale zdaję sobie sprawę z ich słabości i dlatego nie jestem jakimś wielkim fanem powielania i popularyzowania tej mojej sztuki akurat z tej dziedziny, ale wierzę, że będę cały czas się uczył i że kiedyś zrobię film, który będzie miał dużo więcej dobrych cech. A po raz pierwszy jesteś w Kielcach, Abelard? Nie, już w Kielcach regularnie bywam...
Byliśmy tutaj, poczekaj, z Limem tu byliśmy pod koniec zeszłego roku, kończąc naszą działalność, zajechaliśmy też do Kielc, żeby się pożegnać z widzami. Z Bez Cenzury byliśmy tu już chyba z 2 czy 3 razy. Byłem też z Limem dawno, dawno temu. Jeszcze mieliśmy wtedy przyjemność występu z grupą Mumio na jednej scenie. Także bywam tu, no nie powiem, że regularnie co parę miesięcy, ale staramy się być tak, żeby tutaj raz na jakiś czas przyjechać i podzielić się z widzami tym, co mamy nowego i uważamy, że fajnego. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę, Abelard. Brać Studencka Kielecka pozdrawia Cię bardzo mocno. Dziękuję bardzo, wszystkich pozdrawiam serdecznie. No i co? Nie wiem, jesteście już pewnie po sesjach wszystkich i tak dalej, nie? No w tym momencie to już zaczynamy prawie nowy semestr. No więc wszystkiego najlepszego w nowym semestrze i skopcie dupę w następnej sesji. Pozdro.